Kanale. Witam Was nie byle skąd, bo oczywiście spod naszej królowej ogrodu w Waszyngtonie Robusty. W dniu dzisiejszym sobie zrobimy osłonę zimową na tą Waszyngtonie oraz schowiemy sobie do budy naszego największego banana Basio. No, ma on około 4 metrów, jak mogliście zobaczyć tutaj na przebitkach. Po prostu go zetniemy i nałożymy na niego budkę. Także kogo interesuje temat okrywania roślin egzotycznych, no to zapraszam do oglądania. Więc na początek powiemy sobie kilka słów o tej Waszyngtonii. No, Waszyngtonia robusta, ona ma około już 4 metrów u nas. Jedna z bardziej szybciej rosnących palm, jakie możecie znaleźć. No, u nas urosła już około metra pnia w przeciągu 3-4 lat, więc bardzo szybko rośnie. Kto będzie chciał się więcej informacji na jej temat dowiedzieć, można znaleźć to u nas na filmach. Ale dzisiejszy film tyczy się typowo zimowania tej palmy. I tutaj znowu zrobimy taki lekki ukłon w stronę krytyków, którzy krytykują obcinanie liści w Waszyngtonii. No niestety w tym roku znowu te liście zostaną dość obficie u nas obcięte. Już Wam powiem dlaczego. No bo po prostu ciężko jest te wszystkie liście zmieścić do budy. One są sztywne, mają centymetrowe kolce, jak widać. I myślę, że nie ma sensu tych liści na siłę upychać, gdyż ta palma tak szybko rośnie, że ona sobie do sezonu znowu tych liści dość trochę wypuści. A mówię tutaj o krytykach, bo dużo ludzi krytykuje obcinanie tych liści, że powoduje to to, że ta palma po prostu nam tu górą chudnie. No, ja bym się z tą teorią nie zgodził. Zobaczcie, jaka ta palma jest tutaj gruba, a już od tego momentu, żeśmy zaczęli liście przycinać. A druga sprawa, no nie wiadomo, czy my doczekamy tego, że ta palma po prostu będzie już bardzo chuda, no bo ona tak wysoko, szybko rośnie, że no, że raczej myślę, że jeszcze ze 2 lata może i będzie trzeba coś z tą palmą robić, coś, nie wiem, czy ją sprzedać, czy nie wiem jeszcze, co z nią zrobimy. No za szybko rośnie, więc ja się tym w ogóle nie przejmuję. U nas ta teoria z chudnięciem Waszyngtonii średnio się sprawdza. No jest gruba ta palma, co Wam mam dużo mówić. Więc mimo, że w tym roku już nie będzie zimowana w tej swojej budzie, bo z niej wyrosła, będzie zimowanie w rusztowaniu warszawskim z pokrowcem, to i tak te liście dość mocno obetniemy i w ogóle się tym nie przejmujemy. W Stanach, w tych zimniejszych regionach, tą palmę zimują całkowicie bez liści, zostawiają tylko sam środek, ten środkowy liść. I też sobie tak tą palmę zimują. No a my ją o połowę liści na pewno obetniemy. Coś Wam pokażę. Ten liść, który tutaj widzicie, został przeze mnie przycięty. Jakoś to było, już wiem, w tym roku to było, pewnie w lutym, marcu, bo ten liść nam wypychał dach z budy, która ma 3 metry. A zobaczcie, gdzie ten liść jest w stosunku do nowych liści. Teraz, ile ta palma wypuściła liści w tym roku. To może Wam troszkę zobrazować, że ten tutaj liść to był jej ten środkowy liść pół roku temu. Ten główny liść, który wychodzi. Więc zobaczcie sobie, ile ta palma przyrosła w tym sezonie. Także ja się w ogóle nie przejmuję. Tniemy liście i upychamy tą palmę do tego rusztowania warszawskiego. Jakoś to spróbujemy wszystko zrobić. Ja właśnie jestem tutaj na szczycie Waszyngtonii. No, ma około 3,5 metra. Widzicie, mamy dwie rurki spięte, one są włożone do rusztowania. Teraz największa zagadka jest taka, czy starczy nam tego pokrowca. No, jest to coraz bardziej uciążliwe zabezpieczenie tak dużej palmy. No, zobaczcie, jak jestem wysoko nad oknami.
z pierwszego piętra. Przypominam, mamy jeszcze piwnicę, więc no mówię, teraz kamera jest na wysokości około 4 metrów. No jest ta palma duża. Zobaczcie sobie, jak wygląda tutaj środeczek, ten środkowy liść. Jaki on jest w ogóle wielki. Ogromny. Idą kolejne liście. Że palma nie zwalnia tempa w ogóle. Cały czas produkuje liście. Cały czas. Tak to wygląda. Tak więc w Waszyngtonie mamy już w pokrowcu. Ciężko to było dość założyć. Troszkę żeśmy się namęczyli, ale weszło nam na ciasno. Na ten rok jeszcze wystarczy. W przyszłym roku na wiosnę Waszyngtonia do sprzedania. Ktoś będzie chciał. Jak sobie ją własnoręcznie wykopię, to chętnie oddamy. Zobaczcie, jaki to jest wielkolud. Ja tutaj sobie stoję właśnie w tym pokrowcu. Bardzo ciepło jest, słońce się opiera. Teraz nam pozostało tylko obcięcie musa basio i włożenie do budy. Dzisiaj ma być około minus 3 u nas, więc basio musi być zabezpieczone. Budkę mamy około 2-metrową, banany mają gdzieś 4 metry, więc trzeba to wszystko jakoś pościnać, żeby nam to weszło do środka. Zobaczcie, jakie one są w ogóle grube, te basio. Tutaj macie porównanie moją ręką. Sobie po prostu te banany pościnamy. No i te, które zakwitły, no to zetniemy je całkiem do zera, żeby też nie zajmowały miejsca. No i nakładamy na nie budkę. My tak zimujemy basio. Sposób na ciepło: w tej budce będzie kabel grzewczy, który będzie je dogrzewał. Równie dobrze można postawić budkę ze styropianu, zasypać liśćmi i też takie banany sobie dadzą rady. Tylko je trzeba wtedy sporo niżej też obciąć. A my właśnie chcieliśmy zachować takie wielkie te banany, dlatego ta budka też jest taka duża. A to już w zeszłym roku mówiłem wam na filmiku, więc patrzcie, jaka w ogóle czysta woda, tak abstrahując od tych bananów. Więc tak je będziemy zimowali. To działamy. Zobaczcie, tutaj już jednego wyciąłem, tam sobie stoi, który owocował w tym roku. Taki po nim jest pieniek. No a te musimy gdzieś na, myślę, na taką wysokość skrócić. No niestety, wielkie basio, które widzieliście przed chwilą, wylądowały w budzie. No i tak je będziemy wyzimować. Widzicie, kabel grzewczy. Z przodu jeszcze pójdzie poliwęglan. I tak będą zimowane. Jednego odrosta żeśmy musieli wykopać, takiego dużego. Bo niestety się tak rozeszło, że nie wchodził już do budy. Więc to tyle będzie na dzisiaj. W Waszyngtonie jest pokrowcu. Banany sowane. Dzisiaj ma być, tak mówiłem, około minus 3, minus 4 może nawet. No i mamy rośliny w miarę pozabezpieczone. Tu macie banana obciętego basio, który widzicie, patrzcie, kwitł. Tutaj ma owocki, tutaj był kwiat. I tak to, moi drodzy, wygląda. Dzięki za oglądanie tego filmu. Jeśli wam się filmik podobał, to dajcie łapkę w górę. Jak jeszcze nie subskrybujecie, to możecie zasubskrybować ten kanał. Obciąłem około, nie wiem, 15 liści albo więcej nawet. To tak w nawiasie. Trzymajcie się, moi drodzy. Do następnego. Hej!